Jakie to niebezpieczeństwa czyhają na pastwisku? Po okolicy włóczy się niewielka watacha owiec. Ostatnio cholerne bestie prawie każdego dnia porywają najemników. Jeszcze kilka dni temu miałem ze dwa razy więcej najemników. Kiedy Onar się o tym dowie, chyba mnie zatłucze. Czy ostatnio zdarzyło się coś ważnego? Parę dni temu mój ojciec zdecydował, że nie wolno nam sprzedawać dupę w mieście. Więc teraz trzymam się w pobliżu farmy i sprzedaję dupę przejezdni. Spójrz, przyprowadziłem Betsy. Zaopiekujesz się nią? Oczywiście. Bardzo ładne zwierzę. Dobrze się nią zajmę. Jak trafiłeś do paki? Te świnie wrzuciły mnie do lochu. Twierdzą, że zamordowałem paladyna. Ale ja tego nie zrobiłem. Próbują mnie wrobić. Czemu mieliby to robić? A skąd mam wiedzieć? Musisz mnie stąd wyciągnąć. Porozmawiaj z Lordem Hagenem. Zbóż mury. Żaden problem. Nie, nie o to mi chodziło. Opowiedz mi o bogach. Da się je zjeść, no i nie trudno je zabić, jeśli wie się, jak to zrobić. Inos! Tak nazywamy te wielkie ptaszyska. Należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Przy łowach na Beliara. Tak nazywamy kretoszczura. Obowiązuje tylko jedna zasada. Gdy jakiegoś zobaczysz, rzuć się na niego czym prędzej i spróbuj go zabić pierwszym ciosem. A co do Adanosa? Tak nazywamy pełzacze. Żyją w dużych stadach, głównie w bocznych jaskiniach. Jeszcze nigdy nie widziano ich tutaj w Korinis. Gdybyś spotkał kiedyś Adanosa, wiej ile sił w nogach. Albo stań plecami do ściany. W ten sposób będziesz miał jakąś szansę. Jestem pewien, że gdy tylko interes zacznie się znowu kręcić, przyda mi się taki postawny chłop jak ty. Byłbyś doskonałym... Gen. Umiesz wylizać dubsko. Oczywiście. Dobrze, dobrze. Trudno znaleźć wykwalifikowanych pracowników. Chcę się zabawić. Ale nie mam czym. Miejże litość. Nie znoszę, kiedy ludzie próbują ze mnie żartować. Skoro nie możesz, to wynoś się stąd.